taka historia z czasów II wojny światowej. Żołnierze siedzą w okopie, panikują, boją się, dlatego że słyszą świst zrzucanych bomb, przelatujące kule. Tylko jeden człowiek siedzi sobie spokojnie z karabinem na kolanach i ma zamknięte oczy. To zirytowało jego kolegów i pytają go, czy aby nie zwariował, czy jego życie nic dla niego nie znaczy. A on otwiera oczy i mówi: ja jestem przerażony, dlatego się modlę. Ktoś kiedyś powiedział, że w okopie nie ma ateistów. W okopie nie ma ludzi, którzy nie modlą się, nie uznają Boga. Myślę, że to po części racja. Ale zastanówmy się, jak wygląda nasze życie i praktyka modlitewna w czasach, kiedy nie mamy wojny, w czasach względnego dobrobytu. Czy poświęcamy chociaż chwilkę na modlitwę? I nie chodzi mi tu o wspólne zmawianie Ojcze Nasz w niedzielę, ale po prostu o taki czas w ciągu dnia, kiedy wyłączamy telefon, wyciszamy go, żeby żadne powiadomienie z Facebooka nas nie rozproszyło, kiedy zamykamy drzwi i mówimy Bogu o tym, co nam leży na sercu. To, a to mi się podoba, za to jestem wdzięczny, to chciałbym zmienić, o to proszę, a za to przepraszam. Jak wygląda praktyka naszego modlitewnego życia? Jeśli nie modlisz się, to stawiam Ci dzisiaj wyzwanie. Spróbuj przez najbliższy tydzień wygospodarować każdego dnia chociaż moment na to, żeby porozmawiać z Bogiem. Czas na zastanowienie się. Kiedy już podejmiesz wyzwanie i zaczniesz się modlić, przypomnij sobie tekst, który zaraz zacytuję, a który znaleźć można pod tym odnośnikiem. Ten tekst brzmi tak. Przede wszystkim więc napominam, aby zanosić błagania, modlitwy, prośby, dziękczynienia za wszystkich ludzi, za królów, za wszystkich przełożonych, abyśmy ciche i spokojne życie wiedli we wszelkiej pobożności i uczciwości. Jest to rzecz dobra i miła przed Bogiem, Zbawicielem naszym, który chce, aby wszyscy byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Poprzeczka idzie nieco wyżej. Nie chodzi już tylko o to, żeby się modlić, ale chodzi o to, o jakich ludzi mamy się modlić. Zacznę od końca. Mamy się modlić o wszystkich przełożonych. Czyli mówiąc współcześnie, mamy się modlić o naszego szefa. I tu pojawia się problem. Dlatego, że szef jest zawsze tym złym, tym najgorszym w firmie. Nawet jeśli współpraca z szefem dobrze się układa, to prędzej czy później zdarzy się taka sytuacja, w której będziesz musiał zrobić coś, co tobie się nie podoba, ale co podoba się twojemu szefowi i właśnie dlatego trzeba to wykonać. Przypomnij sobie wtedy, że twój szef jest takim samym człowiekiem jak ty. To znaczy, że też się czasem męczy, też ma czasem czegoś dość, też ma rodzinę, która na niego czeka, która chce spędzić z nim więcej czasu, też ma do złożenia pita do końca kwietnia, prawdopodobnie poleci z nim na ostatni moment i pomódl się o mądrość dla niego, o siłę, o to, żeby wydawał dobre polecenia, o to, żeby właściwie zarządzał twoją firmą, firmą, w której pracujesz. To tyle, jeśli chodzi o szefa, ale poprzeczka idzie jeszcze wyżej, dlatego że mamy się modlić o królów, czyli współczesnym językiem mówiąc, mamy się modlić o władzę, o rząd. I tu przypomina mi się historia mojego wujka, którego kiedyś pytałem, czy idzie na wybory. Już nie pamiętam, czy to były wybory prezydenckie, czy parlamentarne. I on mi powiedział coś takiego. Ja już to wszystko przerabiałem. Ja już głosowałem na tego prezydenta, na tamtego, na ten rząd, na tamten, w wyborach demokratycznych, niedemokratycznych i wielu innych. I to się nie sprawdziło. I to zawsze było do bani. No właśnie. Myślę sobie, że to jest nasz polski słaby punkt. Może to jest stereotyp, ale dla nas każda władza jest do bani. Czy daje pieniądze, czy zabiera pieniądze, czy jest moralnie konserwatywna, czy moralnie liberalna, zawsze jest do bani. I tu moja propozycja, zgodnie ze Słowem Bożym. Spróbujmy się o tę władzę pomodlić. Nie daję gwarancji, że kiedy się pomodlimy, władza się zmieni albo stanie się taka, jak się nam podoba, ale nawet jeśli władza się nie zmieni, to jestem przekonany, że zmienię się ja, ten, który się modli. Bo dla mnie największą wartością modlitwy jest to,
że zmienia mnie samego. Zmienia mnie samego. Tak jak każda rozmowa. Po rozmowie jestem mądrzejszy, inaczej patrzę na daną sytuację, może zyskuję jakąś inną perspektywę. Tym bardziej po rozmowie z Bogiem. Pomódl się o szefa, o władzę, o tych, którzy nami rządzą. To tyle. Na razie. Tell my deepest, darkest secrets too. I'm not going looking for anything at all.